Witam w kolejnej odpytajce codziennej. Dzisiaj dla Was kolejne zadanko. Podchodzicie do mężczyzny, z którym jesteście na per pan, i zadajecie mu takie pytanie. Panie Schulz, czy to jest Pana córka? Spróbujcie się zmierzyć z tym zdaniem po niemiecku, przetłumaczyć. Jeżeli nie zrobiliście pauzy i oglądacie dalej, dam Wam wersję niemiecką bez jednego słowa. Mianowicie, Herr Schulz, ist das puste miejsce Tochter? Ist das puste miejsce i Tochter? I teraz cztery warianty. Co tam jest? Sie? Ihr? Ihre? Czy innen? Wszystkie z dużej litery te zaimki. Który z tych zaimków jest prawidłowy? Czy to jest Pana córka? Oczywiście, że wersją prawidłową jest Ihre. Ihre jest prawidłową wersją, z dużej litery. Dlaczego? Córka ma rodzajnik die, jest kobietą, ma die, die Tochter. Stąd już wiemy, że jakikolwiek zaimek dzierżawczy by nie był, będzie miał końcówkę e. No to mamy ihre, po prostu. Nie może być ja, bo ja będzie stało przed rzeczownikami z rodzajnikiem da. Na przykład, czy to jest pana syn, to byłoby ist das ihr Sohn. Albo, bo Sohn ma da rodzajnik, a to jest córka die, dlatego będzie ihre Tochter. Nie może być sie i nie może być innen, ponieważ to są zaimki osobowe. Sie to jest pana, w sensie ja widzę pana, ich sehe sie, kocham pana, ich liebe sie, panie sułku, kojarzymy. A innen to zaimek osobowy w datywie, na przykład idę z panem, ich gehe mit innen, jadę do pana, ich fahre zu innen. To nie jest dzierżawczy, dlatego nie pasuje. Tyle. Krótki wlożek. Zapraszam do oglądania, o subskrybowaniu coś mówiłem, żebyście subskrybowali i byli na bieżąco. Jeszcze Wam powiem o tym kiedyś. Na razie, hej.